Cześć, witajcie. To jest Iwona Kibli-Michał-Czapla Podcast. W tym podcaście rozmawiamy o sprawach związanych z dietą, profilaktyką zdrowotną i stylem życia. Zachęcam do śledzenia nas zarówno tutaj, jak i na naszych innych kanałach oczywiście. No i do zapisania się do mojego newslettera też, który znajdziecie na stronie wegecentrum.pl. Dzisiaj w podcaście rozmawiam z Hanią Szpuner-Radkowską, która jest dietetyczką kliniczną, specjalizuje się m.in. też w endometriozie, a także SIBO. Hania jest również autorką książki Dieta w endometriozie. No i niedługo też pojawi się na stronie wydawnictwa książka na temat SIBO. Jest to wydawnictwo PZWL. No i mam w związku z tym też dla Was niespodziankę. Ja zostałam ambasadorką wydawnictwa, no i w związku z tą współpracą reklamową mam dla Was też tam u nich w sklepie internetowym specjalny kod na zakupy. Ten kod obowiązuje na ceny katalogowe książek papierowych. I jest to 23% aż zniżki na hasło WEGE23. Umieszczę ten kod pod podcastem w opisie podcastu. Także możecie dostać tam taniej zarówno książkę Hani, jak i moją książkę oczywiście. No, a teraz przejdźmy sobie do podcastu. Cześć Hania, miło mi Cię gościć ponownie w naszym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat endometriozy. Temat, w którym poruszasz się swobodnie, specjalizujesz się, jesteś autorką książki, ale też jest to przypadłość, na którą sama cierpisz. Także może zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, jak to się zaczęło. Dziękuję bardzo za zaproszenie po raz kolejny. Bardzo miło mi się z Tobą rozmawia i chętnie uczestniczę tutaj w tych podcastach. No jak to w życiu bywa, no dużo z nas dietetyków też chyba specjalizuje się w tych takich dziedzinach, które bezpośrednio ich dotyczą, no chyba tak się jest też no takim, no nie chcę powiedzieć najlepszym specjalistą, no ale też no ma się odniesienie jakby też od strony tego pacjenta. Dokładnie jestem też osobą, która cierpi na endometriozę, czego przez lata nie wiedziałam i standardowo, że tak powiem, zetknęłam się ze wszystkimi tutaj takimi no mitami też, tak, można powiedzieć, od strony pacjenta, czyli urodzisz dziecko, to ci przejdzie, miesiączka musi boleć, czyli to są takie typowe tutaj zdania, które można usłyszeć gdzieś tam podczas wizyt lekarskich. Nawet już wiedząc, że mam endometriozę, jak się udałam do swojej takiej pani ginekolog, która mnie prowadziła latami, też sobie nie zdawałam sprawy, że ona tam nie za bardzo może na tym temacie się zna i pytałam, mając już chyba około 40, może byśmy jakiś profil hormonalny zbadały te hormony, w życiu nie miałam badanych, a ona tam nie mówiła po co w zasadzie, tak? No to wiesz, no to nadal, że tak powiem, u niektórych lekarzy wygląda to bez zmian. Tak się zastanawiam, kiedy ja się zorientowałam w ogóle, że coś jest nie tak, no pewnie no, co miesiąc cierpiąc, no bo ja miałam szczęście z jednej strony, że ja tylko odczuwałam te ogromne bóle w pierwszy dzień miesiączki, to no, pewnego razu już miałam tak dosyć, że zaczęłam po prostu szukać gdzieś tam po stronach internetowych, no, gdzie ktoś się tym zajmuje, no i takim tutaj jakby szybkim skrótem trafiłam na konsultację do lekarza, który był specjalistą, no i tak by tutaj nie było wątpliwości, no ale to taka statystyka, gdzie praktycznie my dochodzimy do tej diagnozy około 10 lat w Polsce, no to u mnie to chyba było, nie wiem, 20 lat, tak na dobrą sprawę. Mm-hmm. Ja myślałam... Bo to było już jakiś czas temu. Tak, to było parę lat temu. Wcale nie tak dawno, tak na dobrą sprawę, no ale to już była taka sytuacja, że ja praktycznie, no już nie było też tak, że ja tam gdzieś cierpiałam ten jeden dzień, ale ja już tak tydzień wcześniej gdzieś czułam się już bardzo źle, łącznie z bólami takimi mięśniowymi. Nawet ostatnio widziałam takie określenie, że to jest jak grypa, takie objawy, także praktycznie boli cię wszystko od czubka palca u nogi do czubka głowy, takie bóle mięśniowe, takie nawet temperatura i tak dalej, no po prostu takie straszne uczucia, czyli nie jesteś w stanie funkcjonować, no nie, nie jesteś w stanie iść uprawiać sportu i tak dalej, bo nie masz na to siły po prostu, nie? Najlepiej sobie tam gdzieś leżeć, no i to już właściwie tak było. Łącznie z tym, że no mój mąż to już był przeszkolony, jak mi robić zastrzyki i generalnie jeżeli ten ból przychodził w nocy, no to ja tak czasami nie miałam świadomości, czy to sen, czy to jawa, czy wzywać pogotowie, czy po prostu szukać gdzieś indziej pomocy, także no dlatego też może ja tak trochę rozumiem te kobiety z endometriozą, co one są w stanie przeżywać. Na szczęście, no moje szczęście jest takie, że ja mam dziecko,
jedno, ale mam i też jakby trochę no, tutaj ten problem u mnie odchodzi, nie? Czyli to był problem samego bólu, tak na dobrą sprawę. Rozwinęłam się mocno. Okej. Okay. Powiedziałaś dużo rzeczy i w trakcie miałam dużo pytań, które mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby ci zadać. Więc przede wszystkim, bo wspomniałaś, że nie chciałabyś powiedzieć, że jesteś najlepszą specjalistką, tak, od endometriozy, natomiast ja nie znam lepszej w Polsce i też mam twoją książkę, też oglądałam twój kurs, tak, gdzieś tam werbowałam twoje materiały, rozmawiałyśmy wcześniej, no wiem, że po prostu to jest coś, w czym się specjalizujesz, ale ja myślę, że też jest bardzo ważne, że ty to przeszłaś, przechodzisz sobie, więc wiesz, co czują pacjenci, pacjentki w zasadzie, wiesz, co czują, z czym się zmagają i też przez lata pracy wiesz, jakie dodatkowo jeszcze inne problemy oprócz endometriozy występują, no bo tych problemów jest dużo. No i też jeszcze przy okazji mężczyzn, tak, bo wspominałaś o swoim mężu, że mężczyźni, kobiet, które mają endometriozę, no, też są świadomi, to dużo bardziej świadomi, prawda? Mm-hmm. Znaczy już widzisz, jakie to są emocje, nie? Zaczęłyśmy temat, a ja już po prostu tutaj drżę. No niestety też w gabinecie no, stykam się z tym, że często zdarza się, że tak no, ostatnio właśnie też pisałam gdzieś post na ten temat na Instagramie, jakie tam są najczęstsze problemy kobiet z endometriozą. Ale najgorsze takie problemy, mówię tam no ból jeszcze i tak dalej, to wszystko wiadomo, ale najgorszy no, też jest to, jeżeli one nie mają wsparcia w domu, nie mają wsparcia partnera, tak. No to jest koszmar, uważam, to jest olbrzymi, olbrzymi problem. No właśnie, no bo idziesz na przykład do lekarza i idziesz po takie zrozumienie, po pomoc, mówisz, że cię boli, w zasadzie to latami na przykład boli cię i chodzisz od lekarza do lekarza, nie czujesz takiego zrozumienia, gdzieś tam robisz sobie wywiad też ze znajomymi koleżankami, że no one tak na przykład nie mają, no i wiesz, że to nie jest do końca normalne, a od lekarza na przykład słyszysz, że no taka pani uroda, jak no musi boleć, jak jest okres, tak, no jak urodzi pani dziecko, to pani przejdzie, także no to na pewno jest no dość duży problem. A powiedz, Hania, może na czym w ogóle polega endometrioza? Co to jest endometrioza? No na pewno jest to choroba ogólnoukładowa i estrogenozależna, związana z migracją błony śluzowej macicy poza tak naprawdę obszar jej normalnego występowania. No to tak definicja bardzo. No niestety problem jest taki, że no też to jest choroba z pogranicza autoimmunologii. Problem jest taki, że no ona umiejscowić się może wszędzie i to chyba jest taka najtrudniejsza tutaj część, trudność też diagnostyczna. Jak ja to mówię, no najlepiej chyba no w tym całym problemie ogromnym, jeżeli no my to mamy gdzieś no tak, że można to obejrzeć sobie przez USG, jakby to nie budzi wątpliwości. No gorzej, jeżeli to jest tak jak na przykład u mnie, czyli jest umiejscowione na jelitach, i też gdzieś latami, no tak jak wiesz, ja też gdzieś się z tym SIBO zajmuję i problemami jelitowymi i prawdopodobnie to było związane, gdzie nikt po prostu na to nie wpadł, no już teraz wiemy o wiele więcej, ja przynajmniej wiem wiele więcej. No więc to jest taka trudność, nie? Żeby tam po prostu no dojść i to zdiagnozować, żeby ktoś w ogóle się na tym znał, no to wiesz też, że jest trudny dostęp w ogóle do specjalistów. No cały czas coś się zmienia, no już teraz też kilka dni temu, nie wiem czy widziałaś te informacje, też tutaj nasze fundacje, pacjentki, no w końcu przebrnęliśmy tam do tego Sejmu i w końcu się zaczyna coś dziać, no i lekarze, no i taki jakby interdyscyplinarny zespół tutaj się stworzył, w końcu ktoś nas chce gdzieś tam wysłuchać, no bo też no jakby no kolejny problem, gdzieś koszty tych operacji i tak dalej, no są ogromne. A wkurzające jest to, że za naszą granicą najbliższą po prostu to jest jakby no, refundowane i z tym nie ma problemu. No to już zabrnęłam w kolejny poważny problem. Tak, ja mam w ogóle znowu 10 pytań. Znowu mam 10 pytań w głowie. Więc tak, przede wszystkim może zapytam się o to, a dlaczego ta diagnostyka jest taka trudna i dlaczego trwa latami? No bo pacjentki myślą, że mają IBS, że mają SIBO, że mają jakieś tam inne różne problemy, bo gdzieś tam coś boli, w zależności od tego, gdzie to boli, tak? Chodzą po specjalistach i czemu to tak długo trwa? No na pewno no jedyny problem, znaczy pierwszy problem to jest taki, że no też specjaliści się na tym jeszcze nie znają, no to przykro to mówić, ale tak jest, no nie wiem, może to jest też niedostępność, nie wiem, jakiegoś też sprzętu w tych gabinetach,
Z drugiej strony też wiem i to jest w statystykach też ujęte, że chociażby branie leków antykoncepcyjnych, które maskują nam jakby te objawy, no też tą diagnostykę opóźnia, no czyli ktoś bierze tabletki antykoncepcyjne przez 10 lat, a tej miesiączki nie ma, no to też się tam gdzieś o tym nie dowie. Czyli to są chyba takie dwie główne przyczyny. Czyli jak są bóle, silne bóle, czy gdzieś tam przed miesiączką silniejsze bóle się pojawiają, no to trzeba dalej drążyć ten temat, tak? Szukać przyczyny, a nie przyjmować od razu leki, no bo może to być endometrioza. To na pewno, ale tutaj, żeby też nie popaść w takie trochę uproszczenie, bo są kobiety z endometriozą, które w ogóle nie odczuwają bólu i to jest dopiero problem. Tak naprawdę no ja mam mnóstwo takich pacjentek, które się dowiadują gdzieś nagle przypadkiem i to jest chyba też taki straszny cios, no bo wiesz, jak cię boli, no to przypuszczasz, że coś się dzieje, jakoś może psychicznie też jesteś przygotowana, ale tak naprawdę no czasami to nie boli i okazuje się, że masz czwarty stopień, nie? Czyli po prostu jesteś natychmiast do zabiegu czy do operacji. Akurat no ja mam też taką znajomą, która no wysportowana nauczycielka po prostu w szkole uczy dzieci pływać na basenie, no ruchliwa, po prostu energiczna i tak dalej, no dokładnie taka sytuacja była, no i to jeszcze no niestety stało się tak, że ona praktycznie miała ten zabieg i on został wykonany nieumiejętnie i dopiero potem, że tak powiem, dowiedziała się, co to jest za choroba, bo jak tam jej to wszystko, znaczy wszystko częściowo jej to usunięto, to ona dopiero wtedy się zderzyła z bólem. Także no każdy ma taką naprawdę indywidualną chyba swoją historię. No i to tutaj takie jest mylące, że naprawdę no można mieć pierwszy stopień i to boli strasznie i tak było u mnie, a można mieć czwarty stopień i w ogóle tego bólu nie odczuwać, nie? Czyli to jest na pewno... Ból jest na pewno takim elementem, gdzie kobieta zaczyna szukać, a drugą przyczyną taką najczęstszą chyba jest niepłodność. A powiedz mi, bo wspominałaś o operacji, tak? A jakie mogą być skutki nieleczenia endometriozy? To znaczy, gdyby było już to czwarte stadium i na przykład operacji by nie było przy tym? A wiesz co, nigdy się nad tym zastanawiałam, to jest dobre pytanie. Co może być konsekwencją? Znaczy no na pewno to jest stan zapalny, no to jakby już siłą rzeczy, no, no po prostu tam w tym organizmie się dzieje, no tam się zaraz zaczynają nawarstwiać jakby inne problemy, no nie wierzę też, że ktoś nie miał tam całkowicie, nie wiem, objawów, czy jakichś obfitych miesiączek, czy jakichś niedokrwistości, no tam no gdzieś tam pewnie jakieś naprawdę gdzieś, no tak. Gdzieś tam się może nałożyć, a tak jak wiesz sama i też ja wiem, no czasami pacjenci przychodzą, nawet mówię, nie, endometrioza, ale jelitowi i oni opowiadają, no po prostu nie wiem, mam 12 lat biegunki i oni nawet nie widzą, że to jest z tym coś jest nie tak, że tak po prostu organizm nie funkcjonuje. My też mamy porównanie jakby z... Gdzieś tam te objawy się zaczynają. Tak, z innymi pacjentami, więc no po prostu no czasami to robi się wielkie oczy, że ktoś po prostu tak się nauczył z tym żyć i myślę, że to też czasami tak jest po prostu. No myślę, że mnóstwo, to jest wierzchołek góry lodowej, no my to wiemy, że tam po prostu no, tych pacjentek niezdiagnozowanych jest no po prostu ogrom. No, no bardzo dużo też, no już kolejny wątek, co jest przerażające też, bo ja mam nastoletnią córkę, no gdzieś wśród nastolatek mamy tej endometriozy, no to w ogóle, no to przecież te młode dziewczyny, to tam zanim trafią w ogóle do ginekologa, jeszcze daj Boże takiego, który gdzieś tam no, w tej endometriozie sobie radzi, to no, czasami jest naprawdę trudne. A jaki jest procent na przykład genetycznie uwarunkowania endometriozy? Czyli na przykład, znaczy może nie wiem, jak nie masz procentów przy sobie, to też nie musisz ich jakoś tam, wiesz, z głowy przytaczać, tylko może inaczej się zapytam, czy na przykład są uwarunkowania genetyczne, czyli na przykład jak matka ma endometriozę, czy córka ma wyższe ryzyko wystąpienia? Co to na pewno jest tak samo jak w autoimmunologii się mówi, nie? Że ten czynnik genetyczny no to jest część, nie? No nie chcę powiedzieć, że 30% tak naprawdę tych uwarunkowań, no ale jeszcze musi istnieć coś, co tak naprawdę ten mechanizm cały gdzieś tam odpali, ten stan zapalny. Myślę, że to tutaj jest podobnie, dokładnie tak samo w tej endometriozie. No tutaj mamy tych teorii, no mamy różne te teorie powstawania, tak naprawdę no do dzisiaj nie mamy takiej stuprocentowej pewności. Tak jak z chorobami autoimmunologicznymi. No dokładnie, to jest choroba z pogranicza autoimmunologii, ja bardzo tutaj wiele zbieżności widzę i dokładnie tak samo to odbieram właśnie jak w autoimmunologiach. Hania, to może teraz kilka słów na temat laparoskopii, no bo wspominałaś wcześniej, że jest to zabieg refundowany za granicą naszego kraju, a u nas jest refundowany. Jakie to są koszta? Aha, to jest dobre też, bo kiedyś ta refundacja to było 3,5 tysiąca złotych,
no to już wiesz, że to jest malutko. A teraz właśnie ta moja pacjentka, o której ja mówię ostatnia, z taką historią rozległą, to ona mówiła, że teraz już to chyba jest 2400. Znaczy ja też akurat tego nie sprawdzałam, ale to słyszałam od niej, także tak mówię, więc a koszt prywatnie takiego zabiegu, to tak naprawdę no wiadomo, że to zależy od tego, gdzie ona jest umiejscowiona, jaka jest rozległość tego zabiegu i czasami się no, idąc po prostu na zabieg, to się tego jeszcze nie wie, co tam się zastanie tak na dobrą sprawę, no to są takie koszta, że no, nie wiem, czy jeszcze za kilkanaście tysięcy można to zrobić, ale no, jest to powiedzmy tam 20 tysięcy do 80, nie? Więc to jest po prostu, no a tutaj ta skala 2400 czy nawet 3,5, no to po prostu no, to jest w ogóle nie do porównania. Tak, to jest nic, ale też cała ta diagnostyka, tak, udanie się do lekarza prywatnie, wydanie pieniędzy na leki, na dojazdy, na noclegi i jeszcze dodatkowo operacje, to jest w ogóle spory koszt dla pacjentek, które cierpią od lat i też tak jakby po wielu latach dopiero dowiadują się o co chodzi, natomiast no później jeszcze przybija je ten koszt operacji. I to czasami nie jednej, bo to też tak, ja się zdarzyłam kiedyś, bo no dla nas to może pewne rzeczy są oczywiste, ale też chyba w jakimś, nie wiem, czy to był jakiś webinar, chyba tak, chyba taki fundacyjny, to też, ja się śmieję, się też uczę od pacjentów, to też po prostu zderzyłam się z taką tutaj informacją, że pacjentki myślą, że jak jest to tak jak w przypadku innych operacji, że one to usuną i to jest koniec. One nie zdają sobie sprawy, że to może za rok wrócić. I jest dokładnie taka sama sytuacja i jest znowu dokładnie taki sam wydatek, więc no, troszkę byłam zdziwiona, że po prostu gdzieś tak też lekarze może tego nie mówią, nie? Że to jest problem nawracający i trzeba no, nie tylko to usunąć, ale rzeczywiście jeszcze podziałać tam w innym kierunku, no, chociażby z dietetykiem, zmianą stylu życia i tak dalej, co oczywiście tej też żadnej gwarancji nie daje, nie? Bo tak jak mówimy, no, pewnie część genetyka, część inne rzeczy. No ale to też jest straszne, nie? No znam osoby, które miały, no nie wiem, cztery takie zabiegi. Tak, no. I ogólnie no, to monitorowanie, tak? I w zasadzie tak jak wspominałaś, że ta jedna operacja może nie wystarczyć, no często nie wystarcza, tak? No bo te zmiany endometrialne wracają po latach. Ale my możemy dietą i tak naprawdę czynnikami takimi stylu życia coś tam zdziałać, tak? I tutaj mamy też dużo rzeczy udokumentowanych, tak jak czytałam w twojej książce zresztą, to może sobie do tego przejdziemy teraz. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do tego wstępu? No to na pewno jest bardzo rozległy temat i tak jak żeby widzisz, nie przedłużać. No na pewno każdy ten przypadek jest inny. Ja to tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja bardzo lubię pracować z dziewczynami z endometriozą, bo jak ja to mówię, no tutaj gra idzie naprawdę o wysoką stawkę. To są osoby, które są bardzo zdeterminowane, dlatego że no chyba nie ma nic gorszego jak ból i nie ma nic gorszego jak niepłodność. Także no tutaj naprawdę no, one są w stanie no zrobić wszystko, nie chcę powiedzieć, ale no też, żeby sobie pomóc i naprawdę no bardzo się starają, nie? Także są takie współpracujące i też doceniają naszą pracę. Ja jeszcze będę odsyłać słuchaczy naszego podcastu do twojej książki, bo tam jest też wyjaśniony ten mechanizm, tam też jest w ogóle etiologia wyjaśniona i to wszystko, więc warto udać się do książki Hani. Gdzieś tam jeszcze umieszczę link do sklepu PZWL pod podcastem, a my sobie przejdźmy do diety. I tak jak wspominałaś, że to są pacjentki, które trzymają się diety, zaleceń, no bo tutaj grało dużą stawkę, no bo tak naprawdę to boli, tak? I też no my nie chcemy, żeby te zmiany endometrialne wracały szybko, a my stylem życia i dietą możemy bardzo dużo zdziałać. No i jaką dietę proponujesz? Ogólnie jaka dieta, może tak wstępnie zacznijmy, jaka powinna być dieta przy endometriozie i dlaczego taka? No na pewno takim standardem to jest dieta przeciwzapalna, no to jakby samo tutaj przez się rozumie z tego, no mówię, że jest to choroba przebiegająca tutaj ze stanem zapalnym, ale mnie się z kolei takie dwa też wątki przypomniały, gdzie tutaj ty, Iwona, też będziesz miała jakby dużo do powiedzenia. Też jest ośrodek, ja też od razu wiem, kto wydał zalecenia, no tak jest, no bo tych ośrodków dużo nie ma, który po prostu zaleca dietę wegańską. Jakby tutaj, ja nie wiem, że się z tym nie zgadzam, ale czasami też no wiadomo, że przychodzi do nas pacjentka, która ma problem albo dowiedziała się nagle tam o tej endometriozie i nagle jej nigdy nie była na diecie
i nagle jej się rzuca taki model, który jest dla niej tak restrykcyjny, że ona nie umie psychicznie jakby za tym nadążyć, nie? I to, no ja jestem czasami przerażona, no bo no mówię, rzuca się jakby hasło, ale też jakby tam nie wiem, nie ma czasu, nie ma może siły, żeby z tym pacjentem tam gdzieś głębiej w te tematy dietetyczne wchodzić. Ja oczywiście to robię, ja te kobiety tam jakby prowadzę też na tej diecie, staram się po prostu to wszystko poukładać, ale często też jest tak, że one po prostu psychicznie na przykład sygnalizują za 2 tygodnie, za miesiąc, że nie są w stanie tego robić. No to też jestem ciekawa twojego na przykład spojrzenia tutaj od tej strony. Tak. Rzucenie na głęboką wodę, no. Ja uważam, że dieta wegańska jest dobra na wszystko. Żartuję. Żartuję. Nie, oczywiście, że uważam tak, jak ty uważasz, i żadne restrykcje, szczególnie na samym początku, żadne takie silne restrykcje nie są potrzebne, bo nawet jeżeli to ma być dieta przeciwzapalna, tak, to nie znaczy, że my mamy od razu z dnia na dzień odstawić wszystko, co było do tej pory jedzone. Niektóre rzeczy limitujemy, tak jak rozmawiałyśmy przed podcastem, że czerwone mięso no, całkowicie eliminujemy ze względu na stany zapalne, tak? Na to, że mają dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Ja bym nawet powiedziała, że to nie jest tak, że, znaczy oczywiście super by było całkowicie wyeliminować, ale jeżeli dla kogoś na przykład raz na miesiąc czy raz na 2 miesiące jedzenie kotleta jest czymś, co bardzo urozmaici tak jakby dietę i tak jakby to jest coś, czego potrzebuje w życiu, to i na przykład będzie łatwiej tej osobie, tej kobiecie powiedzmy tak, trzymać się diety w ciągu tych 2 miesięcy, to dlaczego my mamy to zabierać, tak? Więc nie, ja tutaj jestem, nie chcę powiedzieć przeciwna diecie wegańskiej, tak? Ja bym powiedziała, że dieta roślinna, że taka zdrowo zbilansowana dieta roślinna na pewno jest, na pewno dobrze działa, dlatego że jest to też dieta przeciwzapalna. Oczywiście tutaj mamy też rozróżnienie produktów, które mamy w diecie, bo teraz jest bardzo dużo takich przetworzonych produktów, ale oczywiście myślę tak jak ty, że no nie możemy po prostu kogoś rzucać na głęboką wodę, szczególnie kobiety, która no nawet nie wie, o co chodzi w tej diecie wegańskiej, tak? I gdzieś jej tam narzuca. Ale coś świetnego powiedziałaś, bo to nie tylko dotyczy kobiet z endometriozą, ale powiedziałaś dobrze zbilansowana. Ja z przerażeniem czasami patrzę po prostu, jak pacjenci do tego podchodzą, bo myślą, że dieta wegetariańska czy wegańska oznacza odstawić mięso i nic więcej, nie? To po prostu, tak. Ja jakby też się nie czuję w ogóle specjalistą w dietach wegańskich, ja to zrobię, ale ja jakimś super specjalistą nie jestem i czytając twoją książkę, to po prostu tam się można mnóstwo rzeczy nauczyć. To jest tak skomplikowane naprawdę, żeby wiedzieć, co czym zastąpić, co jak się wchłania, no po prostu to jest szok, to jest ogromna dziedzina wiedzy, no już nie wspominając, że nawet takich podstaw ludzie nie znają, że no nie wiem, no wyrzucają to mięso, no to też trzeba pomyśleć o tych witaminach jeszcze, chociażby B12 i tak dalej, no to nie wiem, z czego białko uzupełnić, nie? Że to białko się inaczej wchłania, no po prostu to jest olbrzymia też tutaj dziedzina wiedzy i to nie jest takie proste, żeby sobie tylko mówię, no wyrzec się mięsa i koniec właściwie. No dobrze, a z jakimi przychodzą do ciebie właśnie, z jakimi takimi zaleceniami, dietami przychodzą do ciebie pacjentki, zanim je gdzieś tam naprowadzisz na tę dietę taką przeciwzapalną? Tak, co najczęściej jest, może jakie mity najczęściej w internecie obserwujesz, z którymi tak jakby łatwiej się utożsamić w przypadku endometriozy? To chyba rozdzielę to na dwie części. Jakby wydaje mi się, że one najczęściej tam no, wiedzą o tej diecie przeciwzapalnej bardzo dużo, ale no, czasami mówię, gdzieś no, chcą, też mają świadomość, że trzeba to zbilansować, że można się wesprzeć, no nie wiem, starają się o dziecko jeszcze jakąś suplementacją, no wiadomo, że tam z tymi wynikami badań też trafiają, no to czyli taka praca naprawdę od podstaw. I to chyba najczęściej, no i czasami się zdarza rzeczywiście, no mówię, tam gdzieś tą dietą wegetariańską czy wegańską, ale żadnych takich ekstremalnych pomysłów, powiem ci szczerze, że ja nie widzę, że ja nie miałam jakiejś no diet tam, okay. No nie wiem, jak ja tam mówię, pani Zosia siedziała i wymyśliła, czy tam no ketoza, czy coś, to mi się nie zdarza, zresztą ja bym się w ogóle nie podjęła, nie podjęła takiej pracy, no bo jak ja mówię, no krzywdy to sobie robi pacjent sam, no ja za niego odpowiadam, no nie, tam absolutnie, nie, no fizjologia to jest podstawa. Mm-hmm.
A dobra, to ja bym mogła, wiesz, tutaj trochę pewnie wymienić, zdarzają się tak osoby, które właśnie chcą być na diecie wegańskiej, ketogenicznej. Czy wiesz co, tak sobie myślałam, ale to pacjent jakby spoza poli tutaj kobiet z endometriozą. Rzeczywiście do mnie trafił kiedyś taki pacjent, któremu lekarz, no umówmy się, że lekarz nie jest dietetykiem, zalecił przy cukrzycy po prostu właśnie dietę sokową. No to ja byłam przerażona i on chciał, żebym ja mu zrobiła jadłospis, no to ja w takim przypadku odmawiam, bo ja za to odpowiedzialności w ogóle nie wezmę, no to się umówmy, to po prostu już nie mam skrupułów, bo naprawdę, no nie wiem, no to chyba bym, no nie wiem, no nie mogłabym się ze swoim sumieniem tutaj pogodzić w ogóle, żeby w coś takiego pójść i byłam strasznie przerażona. To mi się tak nasunęło właśnie tutaj, jak mówiłaś, ale... Powiedz mi, a jakie produkty eliminują, jakie jest w ogóle udowodnione w badaniach? Co jest udowodnione w badaniach? Dlaczego my musimy niektóre produkty w przypadku endometriozy eliminować, czyli te, które nasilają właśnie ten stan zapalny? Czy są jakieś badania, które potwierdzają, że w przypadku endometriozy niektóre produkty trzeba? Czy my bierzemy to po prostu stąd, że no niektóre produkty, jak na przykład czerwone mięso, że ma dużo tłuszczów nasyconych, nasila stan zapalny, że my musimy to redukować w diecie? To w zasadzie jedyne badania, jakich no, można się doszukać i jakie no, tutaj twierdzenia są najbardziej poparte, to na pewno jest rzeczywiście ograniczenie, no bo też no, tak jak powiedziałaś, no, my nigdy tego na 100% robić nie musimy. Czerwonego mięsa jako rzeczywiście takiego składnika prozapalnego, no tu też mówimy o jakichś, nie wiem, tych wędlinach przetworzonych i tak dalej, to wiadomo, a cała reszta to tak, jak my to przewrotnie w dietetyce mówimy, to zależy, nie? Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o no, no te następne dwie takie praktycznie tutaj grupy produktów, to na pewno jest nabiał, no tutaj też to jak pacjenci czytają i my też to wiemy, że tak jest, na jednej stronie jest napisane tak, w internecie na drugiej jest napisane tak i tu na pewno to zależy, bo to też zależy, co to jest za nabiał, na pewno taki potencjał przeciwzapalny ma nabiał, który jest fermentowany, no to czyli to na pewno wiemy, no ale też nigdy nie jest tak jak już powiedziałaś, no to ja kiedyś takie świetne określenie słyszałam i też go używam, no przyjęłam tutaj po prostu też do swojego warsztatu, że to nie jest tak, że no, jedna sałatka cię uzdrowi, ale też jeden kawałek mięsa raz w miesiącu cię nie zabije, no po prostu tak. To tak naprawdę no, jest świetne tutaj podejście jakby do tematu. To samo jest na pewno z glutenem, no oczywiście tam jest takie badanie, że tam chyba 60 kobiet w tym brało udział, że rzeczywiście one się po odstawieniu tego glutenu czuły lepiej, ale no tak jakby z takich dowodów no niezbitych gdzieś tam na to nie mamy, ale ja z kolei no tak też prowadzę tego pacjenta i zawsze mówię, no, no je pan czy pani pszenicę, no to głównie się w tych problemach jelitowych tutaj zdarza, no nie, ja mówię, no to kurczę, no jak ja mam do wyboru białą bułę, a mam obok tego coś, co jest fajne na zakwasie i co jest na przykład, nie wiem, chlebem żytnim, no to dla mnie też ten wybór jest prosty, no zawsze w pracy z pacjentem, a my pracujemy z chorymi, no to też kolejne takie założenie, to co trafia do buzi powinno być pełnowartościowe i to jest ideał dla mnie, nie? Pewnie się zgodzisz. Tak, dokładnie. Bo tutaj też w przypadku nabiału też dzielimy go na tłusty, tak, ten, który ma więcej nasyconych, czyli na przykład sery żółte, ale też tak jak mówiłaś, że to nie zabije, to nie zrobi bardzo dużej różnicy, jeżeli my ograniczamy te produkty. No a czasem też tak jest, że my musimy wprowadzić więcej na przykład tych produktów niskotłuszczowych, fermentowanych, jeżeli ktoś na przykład nie toleruje na przykład większej ilości strączków, a gdzieś tam skądś białko trzeba brać, prawda? I na przykład mięso. No powiedzmy, że jest to ktoś, kto ogranicza też mięso, tak? Bo my możemy też to mięso zostawić oczywiście i ryb, i kaczki, o czym będziemy za chwilkę mówić, i mięso indyka, tak? Te rzeczy my możemy zostawić. No bo właśnie, jeżeli jest pacjentka na diecie takiej tradycyjnej, no to skąd byś proponowała wtedy czerpać białko w diecie? No, i dlaczego tego białka trochę więcej? Dlaczego białka trochę więcej? No to może od tego zaczniemy. Na pewno skład tego talerza no to jest taka najważniejsza rzecz. Ja bardzo często mówię to w gabinecie, że najważniejsza to jest technika tak naprawdę, nie? I to też jest rzecz, którą najtrudniej zmienić, nie? W różnych problemach. Tak jak my w tych jelitowych mówimy tam, że nie wiem, że trzeba gryźć i tak dalej, że trzeba zachować przerwy między posiłkami. Dokładnie ta sama historia. Ja raczej zawsze no tu w tych dietach tych przeciwzapalnych no idę w bilansowanie tego talerza praktycznie identyczne jak insulinooporności, bo no, my jesteśmy chorzy, mamy stan zapalny, potrzebujemy więcej białka, żeby to się goiło, żeby to się regenerowało, czyli jakby pięknie mi się to spina,
bardzo często korzystam z białek roślinnych jako dodatku do jeszcze tej puli tak naprawdę, no one też się inaczej wchłaniają, to wiem dzięki Tobie też, Iwona, tak naprawdę z Twojego podręcznika pięknego na temat diet wegańskich, że to wchłanianie jest zupełnie inne, także też taką pełną pulę aminokwasów gdzieś tam staram się z tych takich roślinnych białek dostarczyć. Aminokwasów z białek, z tych produktów roślinnych. Dla mnie najwspanialej bilansują się jadłospisy, które są na rybach, bo to jest lekkostrawne i naprawdę świetnie się tam dostarcza jakby tej pełnej puli. No bardzo często zostawiamy, no i pacjenci zresztą tak jedzą, wybierają sobie te mięsa drobiowe, kurczaka, właśnie indyka, czy właśnie tą kaczkę wspomnianą, która cię tak zaciekawiła, bo ona też jakby, tutaj widziałam takie bardzo często takie wątpliwości, czy to jest czerwone mięso, nie, bo to jest, no kolor jest inny, czy to jednak jest takie mięso, które można jeść, także spokojnie ta kaczka, stąd też ona się w moich wypowiedziach się tam przewija, jest fajna, lekkostrawna, niskokaloryczna tak naprawdę i też dostarcza nam trochę więcej żelaza, no właśnie też o to chodzi, nie, stąd ta kaczka gdzieś tam wypłynęła dzisiaj w naszej rozmowie. No dobra, czyli mamy uzgodnione białko, a jak z jajkami? Jeszcze się dopytam. Ja właśnie próbuję sobie przypomnieć, jakie to było badanie, bo ja na pewno do książki tamtego badania szukam, ale ich było tyle, że naprawdę ja wszystkich też nie pamiętam, ale jak najbardziej tam takie było raczej, że białko, właśnie to chyba dotyczyło białka, tak mi się mocno wydaje, że ono wręcz ma jakieś tam badania, że ono jest przeciwzapalne, gdzieś tam to tak było wykazane, mogę to potem gdzieś tam odszukać, no ale na pewno no, ja jajka bardzo lubię, one są proste też w przygotowaniu, wiadomo, każdy pacjent się martwi po prostu, żeby jak najmniej czasu spędzać w kuchni. Przypomniało mi się jeszcze z tym białkiem, no to na pewno ja często wykorzystuję też boczniaki, które uwielbiam, nie? Więc tutaj też może takie źródło roślinne. Też, no bo zahaczymy o ten temat, też bardzo często daję tofu, jak najbardziej, nie? Tak, właśnie, tofu, tempeh, tak, bo to są takie produkty, które są też dobrze tolerowane, a jak na przykład są pacjentki z endometriozą, które no mają bóle brzucha, tak, bóle jelit, no to nie możemy im dać w dużej ilości na przykład fasoli czy ciecierzycy, no tam w mniejszej ilości, tak, natomiast gdzieś tam te wzdęcia tak jakby nasilają bóle. Gdzieś też, jeżeli się da, no to wiadomo, że my te strączki dajemy jak najbardziej. Ja uwielbiam też wykorzystywać makarony z tych roślin strączkowych, uwielbiam jakieś humusy, no to też jest takie łagodniejsze, też wiem, że lubisz te produkty. Także no, klucz do sukcesu to na pewno urozmaicenie. Ale wiesz co, też kiełki, ale wiesz, ja też na przykład dodaję kiełki fasoli mung, one też tam mają ten, ja tutaj wspomnę o aplikacji Monash University Low FODMAP, natomiast jakby ktoś chciał, to prosimy o zajrzenie do poprzedniego podcastu z Hanią na temat SIBO, bo tam też wspominałyśmy o tym, o tej aplikacji. Natomiast kiełki fasoli mung, one też tam mają trochę niższą zawartość cukrów fermentowanych i te kiełki można zrobić w domu samodzielnie. No ja bardzo też lubię orzechy, bardzo też lubię kaszę, no to też są takie niedoceniane, albo może nawet się myśli o tym w kategoriach białka. Także no na pewno to urozmaicenie to jest najważniejsze. No my ludzie no mamy to, że mamy tendencję do monodiety prędzej czy później, więc to każdy tutaj ma jakieś swoje schematy. To teraz może produkty, które mają silne właściwości przeciwzapalne i uważasz, że no powinno się dodać je do diety przy endometriozie? Naprawdę uważam, że jest taki niepotrzebny strach przed rybami. Tutaj tak naprawdę tak pięknie kiedyś to zostało powiedziane, że większe jest ryzyko z ich niejedzenia niż z jedzenia ich, jeżeli one są zanieczyszczone. No tutaj taka, no to znowu no, łatwo w jakieś plotki tam uwierzyć i tak dalej, rzeczy niesprawdzone. Ja też to zrobiłam w książce, ale każdy ma do tego dostęp, wystarczy wejść na stronę Instytutu Morskiego w Gdyni, tam są dokładnie opisane zanieczyszczenia w tych rybach, które tam gdzieś u nas można złowić, ale też chodzi o to, ile ich trzeba zjeść, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek konsekwencje. To są kilogramy, także dlatego no, no nie ma co się po prostu bać, bo nikt nie jest w stanie tak naprawdę tego zjeść jednorazowo, nie?
Czy korzyści zdrowotne ogólnie przewyższają te konsekwencje, te niekorzystne, tak, skutki zdrowotne? No dokładnie, no na pewno następną pulą, którą ja uwielbiam, to są zioła, nie? To tak i pod kątem tych problemów jelitowych i tutaj w kontekście przeciwzapalnym, to od tych przyprawowych, to wiadomo, że w tej endometriozie, czyli typu cynamon, jakieś goździki, kurkuma i tak dalej, przez te wszystkie zielone, czyli no nie wiem, oregano, bazylię, jakieś mięty, no to zawsze mówię, no tego to jeść sobie po prostu ile się da. Ale to też jest odnowa śluzówek, jeżeli chodzi praktycznie o jelita, żołądek, więc ja je bardzo lubię. Tak, i jeszcze też dodatkowo poprawią przyswajanie żelaza z diety, tak? My będziemy to wrzucać do potraw z żelazem niechemowym, więc akurat super. Dobrze jest zawsze mieć coś takiego, czy w zamrażarce, czy na ognie. No, także tutaj się śmieję, bo tylko ja jestem jedyną osobą u nas w domu, która je kolendrę i ją toleruje, bo chyba się ludzie... Akurat chyba się ludzie się chyba dzielą na zwolenników i przeciwników kolendry. Ja akurat ją uwielbiam, także to jest tutaj może takie śmieszne. Na pewno uważam, że no, w ogóle założenie diety przeciwzapalnej, ona powinna być jak najbardziej kolorowa i mi się na przykład ten food map, o którym rozmawiamy, pięknie zawsze w to wpisuje, bo ja mam, nie wiem, 43 gramy jednej papryki, mogę mieć trochę drugiej, mogę mieć ogóreczka, mogę mieć coś i o to tutaj chodzi, no po prostu tam ma być jak najbardziej kolorowo i to rzeczywiście tutaj nam daje taką gwarancję, że my tych tam witamin i tych składników przeciwzapalnych mamy mnóstwo. No uwielbiam orzechy, uwielbiam pestki, nie? Tutaj też no babka płaśnik to jest chyba mój numer jeden pod kątem też mówię tego bezpieczeństwa od strony jelit i tego błonnika rozpuszczalnego, którego też powinniśmy zjadać tonę, tak na dobrą sprawę. Ja pacjentom zawsze tłumaczę, że no już mówię o tym, że 40 gramów rzeczywiście, to teraz, no nie mówię, że górna granica, ale rzeczywiście tak koło tego powinniśmy oscylować, a 100 gramów sałaty, czyli 5 garści, to jest dopiero 1,5 grama, nie? Więc to tak... Da się to zjeść, wiesz, na przykład jarmuż czy szpinak, da się to zjeść w jednym posiłku, tak? Bo wystarczy to wrzucić, zblanszować, dodać makaron strączkowy. Tak, ja tak jem na przykład, potrafię zjeść całą paczkę jarmużu na raz, ale to po prostu sobie mieszam z różnymi rzeczami, widzisz, to tak zmniejsza objętość, że da się naprawdę tego dorzucić, bo na przykład pacjenci boją się takich rzeczy jak jarmuż, no bo co z tego zrobić? O Jezu, a chipsy twarde. Jakie pyszne i mogą tak... być w 2 minuty. Ale też jarmuż w ogóle, ja zawsze mówię, żeby wrzucać do zamrażarki, jak napoczynamy paczkę jarmużu, bo na drugi dzień ona już jest taka podwiędła, a jak wrzucimy do zamrażarki, to my zawsze możemy sobie pokruszyć później w ciągu gdzieś tam przygotowywania potraw, gdzieś tam w ciągu następnego tygodnia i dodajemy sobie więcej zieleniny do rzeczy, które tak normalnie, no pewnie byśmy zjedli bez tego. A to nie znam tego sposobu, także dziękuję za polecenie. Przez lata praktykowany, także tak. Jest super, bo wiesz, też jest tak z jarmużem, że wtedy nie jest taki żylasty i te łodygi szybko odpadają. Więc ja na przykład kruszę sobie do różnych rzeczy i da się wtedy to tak po trochu dorzucać tego do rzeczy, nawet jak ktoś nie lubi, to wrzucamy to do różnych potraw i tego tak naprawdę tam nie czuć. No, ja czasami wrzątkiem przelewam też, nie? I w ten sposób też on zupełnie tam ma inną teksturę, że tak powiem, ale masz rację, bo ja najczęściej go miksuję, więc na drugi dzień to on już rzeczywiście taki jest kiepski do zmiksowania. Tak, jak kupimy sobie tą paczkę, że tam 250 gramów tam chyba zazwyczaj jest w paczce, to, no to tak jak otwieramy to na drugi dzień, na trzeci dzień już tak średnio wygląda, zależy też, czy wcześniej był myty, tak, czy nie, ale i tak pewnie lepiej jest to nawet umyć, nawet jak był myty, tak samo w przypadku sałat. Ja nie myślałam o diecie low FODMAP właśnie w ten sposób, że tam trochę tego, to że tak w sumie to dobrze to podkreśliłaś, że tak kolorowo jest bardziej, jeżeli my weźmiemy sobie trochę tam różnych produktów i mamy po prostu różne kolory na talerzu wtedy. Więc my musimy dbać po prostu o te kolory i tutaj jest chyba mniejsze też nawet mniejsze znaczenie, które my warzywa sobie weźmiemy, tylko jakie będziemy mieć kolory na talerzu, żeby w ciągu dnia różne kolory się pojawiały ze względu na różne składniki. Byłoby idealnie. No a na pewno, no właśnie, tutaj takie dwie grupy owoców, które też gdzieś są takie szczególnie ważne, to na pewno są owoce jagodowe i na pewno to są cytrusy, nie? Też takie wskazane. No ale generalnie no w ogóle chyba w owocach, warzywach to niczego bym tutaj nie ograniczała, no im więcej tym lepiej, to tak mi się wydaje. To takich minusów nie ma. No tam ma. Mamy polifenole. No, dokładnie, nie? I tak, i tutaj to będzie to działanie przeciwzapalne. Co w przypadku soi? Bo w sumie tam też są, wiesz, składniki tak bez powodu. Tak, oczywiście. Tam są też składniki, wiesz, działające przeciwzapalnie, fitoestrogeny, bardzo dużo korzyści zdrowotnych, tak, z jedzenia fitoestrogenów.
soja, w zasadzie może nawet nie soja, tak, tylko tofu, tempek, pełno, no takie wiesz, no świetne źródło białka, niska zawartość FODMAP. Czy polecasz pacjentkom? Znaczy, no ja mówię, ja powiem jak jest, tylko no mówię też, ty jesteś tutaj specjalistą, ja na pewno ograniczam trzy produkty, które mają najwyższą zawartość izoflawonów, ja nie wiem, że to do końca jest jakoś na 100% udowodnione, no bo tutaj też oczywiście to zależy i to chyba największy taki temat, to zależy, na pewno to jest mleko, na pewno to jest mąka i sama taka czysta soja, a resztę no to tak. A mówisz o takim mleku, takim robionym domowym, czy takim na co, ja tego nie porównywałam. Jak ja szukałam zawartość izoflawonów sojowych w poszczególnych produktach, no to one miały jakby największą zawartość, ale nie analizowałam tego w ten sposób, po prostu jakie to jest mleko. Mówię, bardziej ty siedzisz w tych produktach wegańskich, tylko no interesowała mnie ta zawartość izoflawonów, no ale to tam było porównywalnie chyba, no nie wiem, koło 1000 powiedzmy tych jednostek, a tofu ma 40, a sos sojowy ma 0, ileś, no więc dla mnie to jest tak wielka różnica, że jakby no może ja dla bezpieczeństwa trochę wywalam te trzy produkty, chociaż to zależy, no tak, bo mamy soję i prozapalną i przeciwzapalną, no zależy czym ona się zwiąże, no to jest olbrzymi temat, no więc może ty tutaj dopowiesz, bo to jest takie interesujące też bardzo. Ja myślę, że wiesz, o których tam, znaczy, że wiem, o których tam tabelkach mówisz i tam danych z baz danych. Ja tak staram się na bieżąco gdzieś tam być, chociaż tak myślę, że staram się być na bieżąco, ale być może raz na jakieś kilka miesięcy zaglądam znowu, bo wiesz, jak chcesz być na bieżąco z różnymi tematami, to jednak ostatecznie nie jesteś jakoś super na bieżąco. Natomiast wiem, o co chodzi z tymi tabelkami z zawartością izoflawonów. Też im bardziej przetworzony produkt będzie miał, tym mniej izoflawonów, prawda? Czyli ten sos sojowy może mieć wtedy mniej izoflawonów. Natomiast na przykład to mleko może mieć więcej, ale mi się wydaje, ja nie jestem pewna, jak oni to też tam mierzyli, ale mi się wydaje, że oni to właśnie podzielili na takie mleko, które jest przygotowane z nasion, takie domowej roboty, tak, takie mleko. Nie wiem, czy my możemy to w ogóle nazwać mlekiem w obecnych czasach, kiedy jest tam, wiesz, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, że to ma być napój, ale w zasadzie to nie jest taki napój, który my kupimy sobie w kartonie, a pewnie chodziło o to mleko takie, które jest produkowane w domu w Japonii, gdzieś tam w tych krajach azjatyckich i pewnie ono może mieć więcej izoflawonów, no bo ono jest gdzieś tam przygotowywane z tych nasion, które już sobie jakoś tam w domowym, wiesz, w sposób robiono. Natomiast te napoje roślinne, sojowe, które są w sklepach, one mają bardzo mało soi. W zasadzie tam jest 8% soi chyba najwięcej na 100 ml napoju, prawda? Czyli to się, tak, no, czyli to się będzie zgadzało, jest... przepraszam, bo ja też kiedyś czytałam, że w litrze mleka migdałowego są 3 migdały, no to ja nie dokładnie o tym samym tak, mówię. W ogóle, tak. Nie wiem, czy ty robiłaś kiedyś w domu to mleko migdałowe też? Robiłam na pewno kokosowe, chyba migdałowe też, no to są zupełnie inne mleka, no to umówmy się. Tak, ja robiłam, ale to już lata temu, tak samo ja soi nie jadłam, takiej z nasion, przez, nie wiem, może z 10 lat temu jadłam ostatni raz taką soję, wiesz, prawdziwą z nasion, a tak to tofu. I faktycznie, jeżeli chodzi o to mleko migdałowe, to wszystko zależy od tego, ile my dodamy wody. I tak samo jest właśnie z napojami sojowymi i tak samo w zasadzie z tymi napojami owsianymi i tak dalej. I dlatego ja podchodzę dość sceptycznie do tych tabel z izoflawonami w napojach roślinnych, bo ja myślę osobiście, że pewnie tam nie ma aż tak dużo, jak to dawniej wykazano w badaniach laboratoryjnych, że tam zbadano, że tyle jest izoflawonów i pewnie nie ma aż takiej dużej ilości izoflawonów. I myślę, żebym się nie obawiała napojów sojowych w przypadku jakichś różnych problemów, gdzie te izoflawony by mogły gdzieś tam wchodzić w interakcję, czyli na przykład, nie wiem, tam lewotyroksyna powiedzmy, tak? Ale to też zależy jaka ilość, no bo jeżeli ktoś na przykład bierze na czczo lewotyroksynę i potem wypija sobie 2 szklanki albo całą szklankę takiego napoju sojowego, myślę, żebym tego nie robiła. Ale jeżeli to jest dodatek tego napoju do naleśnika, który gdzieś tam jest przygotowany, to myślę, że to nie jest jakiś tam duży problem. To zależy ile my tego zjemy. Natomiast w przypadku tofu, tak jak wspominałam wcześniej przed rozmową, że ja powinna być chyba ambasadorką tofu w Polsce, dlatego że ja w ogóle tak jakby nie obawiam się wprowadzania tofu czy soi w przypadku różnych problemów zdrowotnych, gdzie słyszymy, że tej soi nie powinno być. Wiesz, to też chodzi o to, że śledzimy sobie badania, sprawdzamy skutki zdrowotne, sprawdzamy to, jak wyglądają w ogóle jak wygląda to narażenie, czy spożycie izoflawonów faktycznie w danej jednostce chorobowej mogłoby w jakiś tam sposób działać niekorzystnie, na przykład nowotwory
hormonozależne, ale nie chcę tutaj ciągnąć tematu, bo nie jest to w ogóle na ten temat podcast i tak dalej, ale ja nie boję się wprowadzania soi do diety pacjentek, dlatego że więcej korzyści jest, uważam. Białko niskotłuszczowe, dobrze tolerowane przez jelita, wapń, tak? Bardzo plastyczny produkt, który można dorzucać czy do kotletów, czy do koktajlu, czy do placków. W zasadzie do wszystkiego można dorzucić, bo da się zmienić po prostu smak tofu naturalnego na różne sposoby. Także ja... No ja dodaję też w tych dietach. Czasami pacjentki są zdziwione, ale to też im tłumaczę jak najbardziej. Tam to tofu jest zawsze... Tak, bo one się boją czasem, wiesz, produktów sojowych, gdzieś tam naczytają się w internecie albo usłyszą właśnie od lekarza, że no soja to nie. Proszę ograniczać soję, proszę ograniczać pszenicę i jakieś tam różne inne rzeczy. No i wiesz, jak ktoś przychodzi z takimi ograniczeniami, to naprawdę jest bardzo, z takimi, wiesz, zaleceniami, to jest naprawdę bardzo zmieszana ta osoba i tak już nie wie naprawdę, co jeść. No ale tak jak mówię, no zawsze tłumaczę, że no, no dostała tylko, że tak powiem, hasło i staram się tak powiedzieć, no racja, ale wiesz, to i tamto, nie? Także rozszerzyć temat, no bo my właściwie od tego jesteśmy tutaj, nie? Także no na pewno ja się nie boję tego, żeby to było bardzo urozmaicone, bo jedyne czego pilnuję to rzeczywiście to czerwone mięso, no bo no nie rzuciłabym tego pacjentce w diecie, ale też nie oznacza to, że ma jeść i staram się pokazać jak to może być urozmaicone, jak to może być jak najbardziej kolorowe, zawsze też planuję każdy posiłek inny, żeby też ta pacjentka miała no po prostu możliwość tam zamienienia sobie, przestawienia, czyli naprawdę wskazówki, jak największa taka dowolność i też no jak każdy pacjent praktycznie w gabinecie, no ja uważam, że przychodzi z takimi problemami, bo raczej no ja osób zdrowych nie miewam, że nigdy nie chcę dokładać, tylko zawsze chcę pomóc, nie? Czyli dokładnie. Nie chcę straszyć, o Jezus Maria, nie wolno zjeść dwóch ziemniaków, nie? No po prostu... Mam dokładnie takie samo zdanie. Jak pacjent przychodzi z różnymi problemami, no to my mamy mu jeszcze gdzieś tam nasilać te obawy, tak? Przez to, że na przykład są ziemniaki w diecie. Zwłaszcza, że nie mamy podstaw, no to umówmy się, nie? Bo nie mamy, no my mamy pokazać, jak to zrobić dobrze, nie? Dobra. Następna rzecz, o którą chciałam się Ciebie zapytać i widzę, że masz rozdział w swojej książce na ten temat, tak? To są zanieczyszczenia w żywności. Dlaczego my musimy w ogóle na to zwracać uwagę, szczególnie właśnie w przypadku endometriozy, jak to może być właśnie z hormonami powiązane, zanieczyszczenia w żywności. I może tutaj ta dezinformacja związana z tym, może coś na ten temat opowiesz, no bo z jednej strony my czytamy w internecie gdzieś tam, że no nasion w puszce, czy tam pomidorów w puszce nie powinno się jeść, bo bisfenol A, tak, czy tam butelki, tak, napoje w butelkach plastikowych, a z innej strony ktoś tam mówi, że no w zasadzie to nie ma dużego znaczenia. Ja mam swoje zdanie na ten temat i też Ci powiem później może, ale chciałabym, żebyś Ty powiedziała co myślisz i w ogóle, wiesz, przytoczyła te informacje ze swojej książki. Generalnie no tutaj chodzi nam o ksenoestrogeny, no jak już sama nazwa wskazuje nam, o co tak. Tutaj chodzi, że one mają powinowactwo po prostu do estrogenu, co dla mnie jest takie wkurzające, to na przykład no ja mam pacjentki też, no nie wiem, ze Szwajcarii i tak dalej, to wiem, że tam już na przykład te puszki, one są zupełnie inaczej robione, u nas nadal to jest dopuszczone, ja mam nadzieję, że to niedługo się zmieni, bo jakby w produktach dla dzieci, czyli smoczki i butelki, to już od wielu lat po prostu jest zakazane używanie tych składników i tego się nie robi. A praktycznie no, dla nas osób dorosłych no, raczej się na to w ogóle nie zwraca uwagi i to cały czas tam jest dopuszczone tak na dobrą sprawę. Tu też no, wiadomo, że no, są produkty, których nie można znaleźć w innych opakowaniach niż puszka na przykład, nie? No, chociaż ja się też bardzo staram, no wiadomo, że nie wiem, kukurydzę mogę kupić, czy ciecierzycę jakąś mogę kupić, czasami fasola się zdarzy w słoiku, nie? Są też takie firmy, które produkują, no to zawsze wolę wybierać tak naprawdę to, no, na przykład no, tuńczyka znaleźć w słoiku, no to jest po prostu arcywyczyn, albo on jest tak drogi, że to w ogóle jest granie warta świeczki. Ale to też kwestia chyba tego, jak często by się wtedy jadło tego tuńczyka. No dokładnie, nie? Więc to tak jakby... Nie musimy się tak jakby wszystkiego obawiać. Natomiast co do tych puszek jeszcze, co do tych... Boże, zapomniałam pytania. A wiesz, kiedy to ma się zmienić? Bo to na pewno tak było, że to już miało być... To tak samo jak z tytanem w lekach, nie? No wszędzie ten tytan już był zakazany, tak. A u nas przecież to w każdym leku co, to było, co? Nie? Ja w ogóle miałam się o ciebie o coś zapytać, jak ty mówiłaś i mi zupełnie wypadło z głowy. Jeżeli chodzi o puszki,
ja w ogóle miałam inne zdanie na przykład na ten temat, pisząc książkę, tą, która wyszła w 2018 roku. I jeszcze nawet niedawno miałam inne zdanie, bo ja gdzieś tam cały czas śledzę te dane EFSA, tak, na temat puszek. Wiesz, tam jakieś różne badania są i tak dalej na PubMedzie, ale nie da się po prostu śledzić wszystkiego, jeżeli na co dzień pracujesz z pacjentami, robisz wykłady, jak tam robisz różne... No, ja nie jestem w tej działce, no dlatego mocno. Tak? Nie da się tego zrobić wszystkiego, natomiast gdzieś tam mam te alerty ustawione, bo czekam, aż coś tam się zmieni, dlatego że oni ustawili kilka lat temu limit, który jest tolerowany, który jest taki bezpieczny, ale z tego, co my wiemy, to on wcale nie jest aż taki bezpieczny. Tam chyba w ogóle w zeszłym roku, na początku roku był jakiś sympozjum, coś takiego, można te wykłady też w internecie znaleźć, gdzieś tam to czytałam, na ten temat. Oni to chcą obniżyć, tak, ten limit, natomiast cały czas ten limit, który był ustalony wcześniej, prosperuje, ale staramy się tak jakby ograniczać jedzenie z puszek, no bo wiemy, że są dane, które pokazują nam, że jest wpływ, tak, tych ksenoestrogenów na gospodarkę hormonalną. Osoby, które na ten temat czytają, mają świadomość i starają się ograniczać, ale ja bym też tutaj w taką paranoję może nie wchodziła, że nie wpadała, że na przykład my mamy ograniczać nagle wszystko, dlatego że one są wszędzie, tak? I my mamy zanieczyszczenia tak jak i z arsenem zresztą, przecież to jest wszędzie. I my możemy starać się ograniczyć na tyle, na ile możemy. Czyli jak mamy na przykład te strączki, wybór ze słoika, to czemu by nie wybrać ze słoika zamiast z puszki, tak? Natomiast czasem nie mamy takiej możliwości, czy na przykład pomidory w puszkach. W ogóle mam w dietach w sklepie takie stare jeszcze pomidory z puszki, muszę to wymienić na pasatę. Ja w pasatę często idę. Często wymieniałam na świeże pomidory, ale przypomniało mi się też, że muszę to wymienić na pomidory takie, wiesz, pasatę czy coś, żeby po prostu gdzieś tam na bieżąco z tym być. Natomiast ja śledzę to i zmieniłam zdanie, tak? Dlatego, że ja kiedyś uważałam, że no to w puszce na spokojnie, że można jeść, nawet codziennie, jak ktoś ma mniej czasu i tak dalej, bo gdzieś tam może być w sumie mniejsze zło, jeżeli ktoś miałby jeść bardziej przetworzone produkty zamiast tych strączków z puszki, tak? Natomiast teraz osobiście uważam, że im mniej tych produktów z puszki będziemy mieć w diecie, tym lepiej, bo my mamy jeszcze inne gdzieś tam, wiesz, źródła tych ksenoestrogenów i jeżeli my możemy coś ograniczyć, no to dobrze. Pytałaś się o to, czy coś tam zmienili. Ja czekałam, bo pod koniec roku 2022 mieli chyba zmienić i nie zmienili. Nic jeszcze nie wiem na ten temat. No właśnie tak mi się wydawało, dlatego cię zapytałam. Ale wiem, że zmienią. I dlatego ja w tej książce nowej też dałam informację, że to będzie pewnie zmienione i że dobrze śledzić ten temat, bo nie chciałabym tak jakby bezpiecznie całkowicie podejść do żywności w puszkach. Fajnie by było to zmieniać. Mhm. No ale to wiesz, no samo to, że dzieciom nie wolno, a dorosłym wolno, no to kurczę, no to oni doskonale o tym wiedzą, nie, że coś jest nie tak. Wiesz, żywność dla dzieci musi być dużo bardziej przebadana, natomiast samo to, że my wiemy, że jest jakaś świadomość, znaczy, że jest świadomość, że coś jest być może szkodliwe i my możemy tego nie wybierać, to wiesz, to już nam coś daje do zrozumienia, tak, że my możemy po prostu tutaj te wybory trochę zmienić. Natomiast tak jak... Dokonać lepszego wyboru. Wiesz, to też zależy, na ile my możemy, bo jeżeli na przykład jest pacjent, który nie może na przykład ugotować strączków, czy na przykład wybrać tych ze słoika, bo nie wiem, z różnych powodów, oto raz na jakiś czas jedzenie z puszki, nawet w przypadku dziecka, ja myślę, że raz na jakiś czas jedzenie z puszki nie robi różnicy, to zależy jak często to jest, czy jest to na co dzień, tak? No tutaj też może, wiesz, ten temat przy endometriozie też się nawinął z tego względu, że my tam mamy cały czas tyle wątrobę, nie? O którą my dbamy i tam te wszystkie przemiany i tak dalej. No i, pewnie zaburzenia hormonalne. To jest myśl, nie? Dokładnie, nie? Żeby też tego organizmu nie obciążać. No tak samo jak ja, nie wiem, gdzieś tak bezkrytycznie nie podchodzę do kwasów omega-3. Staram się naprawdę to sprawdzać. Tam mam dwie takie firmy, do których pisałam i też dostałam partię jakby przebadaną. Tam te wyniki badań są dostępne i tak dalej, więc wtedy dopiero dziś mam zaufanie, bo staram się pacjentowi nie dokładać to nigdy z każdej strony. Ja jestem od tego, żeby to sprawdzić, żeby podsunąć jakiś tam dobry produkt, a to jest tak naprawdę podstawowy akurat element suplementacji. Nie? To też jest dla mnie ważne. A jakie jeszcze inne zanieczyszczenia ograniczałabyś albo uważałabyś na to? Bo może są na przykład nieprzebadane do końca, ale gdzieś tam trzeba mieć to na oku w przypadku endometriozy. Zanieczyszczenia z żywności. Matko, ty mnie zaskoczyłaś.
No nie wiem, no zawsze staram się iść, ja zawsze mówię pacjentom chorym, że no to trzeba się traktować po królewsku i zawsze wybieramy produkty wysokiej jakości. No co mi tutaj przychodzi jeszcze do głowy, no taki topowy też temat to jest na pewno kawa, nie? No tu, tutaj też tak to są te dylematy, tam pić, nie pić tą kawę i tak dalej. Każdy tam może inaczej każdy tolerować, toleruje prawda? I znowu tu nasza odpowiedź to zależy, no ale na pewno z kawą to taki, no to nie jest jakby problem w samej kawie może stricte, tylko problem też tego ziarna, no skąd ono pochodzi i a propos właśnie tutaj zanieczyszczeń, to mi przyszła do głowy pleśń, no czyli po prostu jeżeli mamy beznadziejny produkt, jakaś no kawa tam nie wiem za parę złotych, no to też nie oczekujmy, że to będzie jakiś no z jakiejś wyższej półki, nie? No akurat to jest temat, tak jak ty mówisz, jesteś ambasadorką soi, to ja jestem ambasadorką kawy. Ja też jestem ambasadorką kawy. Dla mnie dzień bez kawy jest stracony. Słuchaj, w ogóle nie ma. No, ja jakoś żyję i mi to nie zaszkodziło i tak dalej, no ale też no jakby no naprawdę idę w te alternatywy. Ja się śmieję, jestem zbyt gorszy, mam mistrza świata w paleniu kawy, no więc ja nie mogę tutaj wybiegać tutaj naprawdę gdzieś w jakimś innym kierunku. No i naprawdę no staram się, żeby to naprawdę było dobre i dobrej jakości i też różnymi alternatywnymi metodami tam sobie do tej kawy podchodzę. Parzenia, nie? Więc ostatnio mi się jakaś dziewczyna pytała, no biedna, no po prostu zapytała mi się, czy kawa rozpuszczalna jest okej. Ja napisałam, że ja nie jestem dobrym źródłem na to pytanie, no bo ja jestem kawoszem, po prostu ja tą kawę kocham i no, dla mnie to nie jest kawa, no sorry, ale też to nie jest złe, no to też o to chodzi. Jest nie? Dla mnie też, nie w ogóle, wiesz, to jest nasze, od razu mówimy, to tak. Jest nasze osobiste zdanie, natomiast kawa rozpuszczalna no. To nie jest kawa. To nie jest kawa. To nie. Co jest w ogóle, wiesz? Nie. To musi być prawdziwa, palona kawa, tak? Ogólnie, wiesz, mocna, prawdziwa, palona kawa. No dobra. O co jeszcze chciałam się, żeby tak nie przedłużać? Kwasy omega-3 to już wspominałyśmy. Suplementacja kwasami omega-3 też jest pomocna, prawda? Bo działa przeciwzapalnie. Tylko trzeba przed operacją uważać, żeby. W razie czego nie znaczy, brać generalnie to no tutaj też te dawki jakby się dobiera też do problemu troszeczkę, nie? Ja pamiętam, że jak ja byłam, bo też no, w Bydgoszczy mamy te sympozje onkologiczne, to tak a propos tutaj wybiegając już trochę z tematu, tam no to wiadomo, że tam to jest taki czynnik, który bardzo tam działa przeciwzapalnie i podaje się w dużych dawkach, to tam nawet to dawkowanie dochodzi do 5,5 grama w tej chwili, to jest ogrom tak naprawdę. No wiadomo, to też tutaj moja koleżanka ogrom pieniędzy też, bo wiesz, ile to w ogóle trzeba wydać na suplementy z kwasami omega-3. Wtedy polecasz to na bazie mikroalg, czy takie z rybami też? Wiesz co, ja też, no jeżeli ktoś jest wege, no to ja rzeczywiście te algowe tam podaję. Ja bardzo no, lubię taką jedną firmę skandynawską, która rzeczywiście te partie tam udostępnia, te badania. No ale raczej standardowo no to daję z ryb, nie? Także nie daję na co dzień takich tych algowych właśnie. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. A propos endometriozy, no to na pewno, jak ja to mówię, to w ogóle nawet lekarze rodzinni mówią, oni mają wytyczne takie, bo ja pracuję z lekarzem rodzinnym, że 2 gramy to jest dawka profilaktyczna przeciwudarowa kardioprotekcyjna. No może tutaj nasz kolega tutaj może ma inne podejście. Bo na pewno jak ja pisałam książkę o tej endometriozie, to tam było, że 2,7 grama to jest taka bezpieczna dawka. To pamiętam, no mówimy czasami idziemy tam sobie wyżej, chociaż ja wyżej to nie używam, zawsze daję tam 1,5-2 w tych suplementacjach, albo mówię, że no minimum to jest 1 tak naprawdę gram, ale to też nie jest jakby dawka lecznicza dla mnie, a ja no na sobie tutaj troszeczkę inne dawki też stosowałam, jak miałam SIBO i naprawdę ten stan zapalny był ogromny, także no tak można powiedzieć, że około 3, pewnie 3,5 gdzieś tam krążyłam, nie? Ale teraz już tak nie jest, to tylko był taki jakiś krótki okres i uważałam to za bezpieczne też jakby pod kątem endometriozy też rzeczywiście i to, co ty powiedziałaś przed operacjami, nie, ale pod kątem endometriozy no my często mamy tutaj te skrzepy, więc to też fajnie tak tą krew rozrzedza troszkę, nie? No ale z drugiej strony, jak kobieta idzie gdzieś na ten zabieg, to z tego, co właśnie mi mówiła Maja w tym podcaście, Maja Czerwińska, bo ona w szpitalu pracuje, to tam na tydzień co najmniej ona zaleca te kwasy odstawić, nie? Ale to też no, pod kątem tego nogojenia się, regeneracji, później po operacji, no to też jest to taki ważny czynnik, żeby rzeczywiście ta rekonwalescencja szybciej przebiegała, sprawniej i żeby obniżyć ryzyko no, nawrotów jakichkolwiek, nie? Hania, jakbyś miała podsumować te rzeczy związane z dietą, co by było najważniejsze w zaleceniach dietetycznych dla pacjentki z endometriozą?
Na pewno się nie bać i dać sobie oddech, nie popadać w panikę, nie słuchać jakichś skrajnych po prostu zaleceń, wszystko z umiarem, wszystko urozmaicone i to jest klucz, tak na dobrą sprawę. No tak jak mówiłam, ja unikam czerwonego mięsa w tych dietach, a cała reszta z rozsądkiem, na pewno kolorowo, na pewno dużo warzyw, dużo owoców, orzechów, pestek, ziół i tak dalej. No i co? No i na pewno u podnóża każdej piramidy przeciwzapalnej też stoi ruch. To musimy o dietetyce gdzieś tam powiedzieć w miarę możliwości. Też nie zapominamy o tym, o nawodnieniu. No i nie boimy się generalnie. No po prostu jakoś to ma być taka no, trwała na pewno zmiana na lepsze, a nie jednorazowy zryw, a jak mamy ekstremalne pomysły, to często się kończy po prostu bardzo szybko. Nawet ta bardzo powolna zmiana, ale taka bardziej trwała, da nam większe korzyści zdrowotne niż taki jednorazowy zryw, że nagle rzucam wszystkie produkty prozapalne, przechodzę na dietę warzywno-owocową, na dietę bardzo antyzapalną, tak? Więc taki jednorazowy zryw zależy, tak? Bo czasem ktoś po takiej diecie faktycznie może przejść sobie na taką racjonalną dietę, ale często jest tak, że ta dieta nas nie uczy po prostu wtedy zmiany nawyków, że łatwiej tak w praktyce jest po prostu zrobić to stopniowo. To tak, a właśnie, mi się na początku też przypomniało, takim najfajniejszym momentem, bo tam mówiliśmy też o tej laparoskopii, może to się uda gdzieś tam wpleść, to tak naprawdę no, pacjentki tak z różnym podejściem do tej diety przychodzą i w różnym momencie też swojego życia. Ja uważam, że no, najfajniejsza praca, no nie, mam nadzieję, że to głupio nie zabrzmi, jest w momencie, kiedy rzeczywiście no, pacjentka była już tak w takim stanie, że się do tej operacji kwalifikuje, jak ona wszystko ma usunięte i wtedy to jest ten moment, że ona przychodzi, rzeczywiście to zmienia i tak dalej. No to jest najfajniejsza praca tak naprawdę, nie? Bo tak no, czasami może być zawiedziona, no, bo w momencie, kiedy no, ona ma te nacieki i tak dalej, no to no, dieta nie jest sposobem leczenia nigdy, nie? Więc to też tak, taka myśl mi się nasunęła, nie? Że może nie być zadowolona aż tak z tych efektów. No i myślę, że właśnie ta regeneracja gdzieś tam po tej operacji i ta zmiana, to jest taki najfajniejszy moment chyba. A czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które pacjentki mogłyby oprócz diety zastosować, żeby sobie ulżyć na przykład z bólem, może tak na szybko? Znaczy na pewno tak, no to ja mogę ze swojego doświadczenia też bardziej, co na pewno dla mnie takim jeszcze istotnym elementem do tej suplementacji, no nie da się tutaj wyzbyć tak na dobrą sprawę, no jeżeli ona tam jest rzeczywiście logicznie ułożona, to ona też może sporo pomóc. No począwszy od tych kwasów omega-3, o których mówiłyśmy, ale no też ja bardzo lubię kurkuminę na przykład, bardzo też lubię melatoninę, dlatego że ona też ma mnóstwo badań. Właśnie, bo no. O melatoninie nie wspomniałyśmy, a wiem, że ty polecasz melatoninę ze względu właśnie na redukcję bólów, tak? Redukcję bólu, poprawę tego profilu hormonalnego, melatonina to też hormon, gdzieś tam już wcześniej o tym mówiłam, ale też ona ma badanie, jeżeli chodzi o rozluźnianie połowów brzusznych i ja na przykład, jeżeli chodzi o SIBO, jeżeli chodzi o takie napięcie tego brzucha w nocy, czy refluksy, bo ona też ma dużo badań na ten temat, to jak najbardziej też ją polecam, nie mówię, że na stałe, tylko czasowo czasami, też to jest dla mnie taki ważny element, no bo to jest też hormon, który działa w płodzie pokarmowym, więc ja zawsze pacjentów tam dopytuję i to jest jedna z takich rzeczy, którą mówię, trudniej zmienić czasami niż dietę, no ale jakby też z takiego życiowego podejścia do tej melatoniny, no to dla mnie największym koszmarem byłoby się wybudzić w nocy z bólem, bo ten ból jest spotęgowany jeszcze, mam wrażenie tym zmęczeniem, więc też no nie, może nie na stałe, ale gdzieś tam około miesiączkowo rzeczywiście ja tej melatoniny używałam i też widzę fajne naprawdę efekty. To jest dla mnie takie ważne. No, no z tym bólem jeszcze tak poza tym, no co tutaj można dużo zrobić? No raczej tych tabletek to się nie da uniknąć, jakichś przeciwbólowych. A na przykład, bo też widziałam u Ciebie w książce praktyczne porady i tutaj no. Mamy też rozmowę z osteopatą, tak, i fizjoterapeutą, tak? Więc jeszcze tutaj warto się do innego specjalisty udać. No dokładnie, to jest zawsze sztab ludzi, nie? W każdym problemie. No to tej osteopatii czy masażu fistelarnego też używamy w tych problemach jelitowych i tak samo tutaj no i fizjoterapeuci, ci uroginekologiczni tutaj mają fajną robotę do zrobienia i jakby osteopaci, także oni świetnie już się znają, coraz więcej osób gdzieś tam ten problem tej endometriozy zna i z nim pracuje, także to na pewno.
no na pewno też gdzieś zawsze jest to praca ze stresem, to też wiesz, nie? To nie będzie zdrowego pacjenta od strony jelit, jeżeli to koło po prostu cały czas się będzie napędzało, jak ja to mówię zawsze, zadanie domowe dla pacjenta to znaleźć sobie takie ujście, bo każdy potrzebuje czegoś innego, albo drugie takie określenie, no że gdzieś tą nóżkę trzeba wykręcić, wytrącić po prostu, nie? Żeby rzeczywiście to wszystko zaczęło gdzieś wracać do normy. Także, czasem tak jest, że pacjenci jak przychodzą, to chcą zmieniać wszystko od razu, czyli i zająć się dietą, i aktywnością fizyczną, a okazuje się, że śpią mniej niż 6 godzin na dobę. No właśnie. Tak? No też mi się takie coś właśnie tutaj przypomniało, no bo nie wiem, no to też może głupio czasami brzmi z mojej strony, ale jak mi się pyta ktoś, no to nie jest mój pacjent najczęściej, tylko ktoś no z zewnątrz, kto gdzieś tam chciałby być moim pacjentem i się tylko pyta, czy ja ułożę tylko jadłospis, no to ja mówię, że nie, nie? No jakby rozumiesz, o co mi chodzi, no to ja się nie zajmuję takimi problemami, gdzie my ułożymy jadłospis i w ogóle jest wszystko cacy, i pacjenci czasami się dziwią, że oni przychodzą, konsultacja trwa godzinę, a my pół godziny rozmawiamy zupełnie o czym innym, nie? O tym, o czym my tutaj rozmawiamy, o śnie, o tych nawykach żywieniowych, o tym talerzu, o przerwach między posiłkami, nie? To wszystko, co przy tych jelitach tam głównie jest takie ważne. A dopiero potem ta dieta gdzieś wchodzi, nie? Także no raczej... Tak, to tak zresztą rozmawiałyśmy w ostatnim podcaście też właśnie na ten temat, że jak ta konsultacja wygląda. Ja w ogóle, Hania, lubię z Tobą rozmawiać, bo bardzo praktyczne informacje podajesz, ale to też dlatego, że masz duże doświadczenie w pracy z pacjentami. Nie mam prostych przypadków. Czasem tak jest, że pacjent przyjdzie i myśli, że jest trudnym przypadkiem. Dobrze jest wytłumaczyć pacjentowi, że wcale tak nie jest, że dla niego to jest normalne, że jemu się wydaje, że jest to trudne, ale po prostu my od tego jesteśmy, żeby mu to ułatwić, tak? I tak jak mówię, lubię z Tobą pracować, znaczy lubię z Tobą rozmawiać, bo podajesz dużo takich konkretnych informacji. I też chciałabym pod koniec powiedzieć, że ja zrobiłam Twój kurs, który nie jest jeszcze w sprzedaży. Dostaniesz certyfikat. Tak, poproszę o certyfikat. Tak, przejrzałam Twój kurs i tam są same praktyczne informacje i dla pacjentów, i dla dietetyków zresztą, bo jest i bardzo dobrze podłoże całe endometriozy wyjaśnione. To, jak wygląda i leczenie, diagnostyka, jak dużo jest takich różnych rozbieżności podczas diagnostyki, z jakimi problemami kobiety się udają do dietetyka i do lekarza, ale też jak ma wyglądać dieta od praktycznej strony, na których produktach się skupić i dlaczego, jakie są badania na ten temat. Także jak dla mnie ten kurs jest bardzo merytoryczny, bardzo praktyczny, także od razu wspominam, że reklamuję go, tak, zanim jeszcze się pojawił w sprzedaży, bo wiem, że ty też ten kurs niedługo będziesz już wrzucać u siebie i będzie w sprzedaży. Rozmawiałyśmy na ten temat. Kiedy on się pojawi? Tak, mam taki zamiar, chociaż no tak wiesz, to perfekcjonizm trochę mnie tutaj no, osłabia w tej jakby samym procesie sprzedaży, bo a to się zastanawiam, czy czegoś nie dograć, nie dopowiedzieć, no to też się tak to jest zawsze da, tak, bo to musiałoby być ogromne, no właśnie, no to już nie ma co chyba naprawdę tutaj oczekiwać. Także myślę, że to jest kwestia pewnie miesiąca, może po parę miesiąca, kiedy on rzeczywiście gdzieś trafi na platformę. No tutaj ta strona marketingowa tutaj jest przede mną, nie? Tak jak my jesteśmy od strony merytorycznej, to czasami powalają nas te takie rzeczy właśnie tutaj typowo firmowe. Także już to czas naprawdę zakończyć i bardzo się cieszę, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam sprawdzi. A tymczasem też zapraszamy do Twojej książki Endometrioza, która jest wydawnictwa PZWL i jest, teraz brzmi jak osoba, która gdzieś tam z reklam, tak? Ale świetna książka, która jest wydawnictwa PZWL, czyli też mojego wydawnictwa, i jest dostępna cały czas w sprzedaży. Mam przed sobą spis treści, także wiem, jak bardzo dużo tutaj jest konkretów i polecam. Bardzo dziękuję. A ja po Twoim tutaj uzupełnieniu, to też mi kiedyś opowiesz, tego pierwszego wydania, już myślę sobie, kiedy będzie trzeba uzupełnić tą dietę w endometriozie, no bo to też się ciągle zmienia, no mamy już półtora roku od wydania. Ja to powiem Ci, że ja ciągle coś uzupełniam i mam wrażenie, znaczy ogólnie to jest tak, że ta moja książka też wyszła pod koniec roku zeszłego, ta książka, drugie wydanie, a ja już bym tam coś uzupełniła i tak sobie myślę. I myślę chyba, że to jest takie normalne, że tak mamy, że gdzieś tam po czasie myślimy, ach, fajnie by było jeszcze coś dodać, no bo tak tyle jest tych różnych informacji, a
a jednak to jest na papierze, więc to nie da się zrobić tak, jak na przykład mamy artykuł, że możemy tam wejść w artykuł na bloga i nagle coś no ale zmienić. To też mi nawet nie o to chodziło, że jakby taką niedoskonałość naszą, tylko też tutaj jakby w temacie się dużo zmienia, no naprawdę tam gdzieś no jakieś nowe wynalazki, nowe testy i tak dalej, no to parę rzeczy tam już doszło od tego czasu, nie, w tej diagnostyce i tak dalej. Tak, o to mi też chodziło, tak. W ogóle cały czas bardzo dużo różnych ciekawych badań wychodzi, cały czas coś się zmienia. W ogóle dietetyka to jest taka dynamiczna w ogóle dziedzina, że dużo rzeczy się zmienia non stop praktycznie, więc no na pewno gdzieś tam będę czekać też na aktualizację endometriozy, nie wiem, za rok, dwa, zobaczymy. Możliwe, to opowiem, jak to wygląda. Kurs może jest łatwiej, wiesz, kurs będzie może łatwiej, opcjonalnie, ale dlaczego w ogóle rozmawiamy o aktualizacji, jak to będzie dopiero za miesiąc wypuszczone? Okej, także ja myślę, że my byśmy mogły tutaj z 5 godzin sobie podejmować i na przykład. Tak, dokładnie, już nie przedłużajmy, także bardzo Ci dziękuję za konkretne informacje, zapraszam słuchaczy na bloga, na stronę internetową, tak, do social mediów, na Instagram i po prostu wrzucę w linku pod podcastem, także dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. Miło się rozmawiało. Dzięki.